Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget. Witam szanownych Państwa w kolejnym materiale informacyjnym i z lekkim opóźnieniem, bo troszeczkę się tego nagromadziło, a czasu wolnego nie jest zbyt wiele. Szanowni Państwo, do gry zapowiedziane zostały, że wejdą, zostały zapowiedziane brytyjskie okręty podwodne. Oczywiście drzewko dosyć ubogie, bo tiry tylko parzysta, także trzy okręty w całym drzewku, ale mamy tutaj kilka ciekawych cech. No ja to mówię oczywiście tylko ze względu jak z roli obserwatora, bo nie będę tym raczej grał. Więc tak, czym one się będą charakteryzowały, te okręty? Otóż będą one miały tylko torpedy akustyczne, czyli te sterowane, o ile dobrze kojarzę. Będzie ich dużo w salwie, będą miały całkiem przyzwoity czas przeładowania, ale będą miały niski damage. Także coś za coś. Tier 6 i 8 będą posiadały uzbrojenie dodatkowe, to jest działo kalibru 76 mm, a tier 10 będzie uzbrojony w działo kalibru 102 mm głównej baterii, która będzie mogła być kontrolowana przez, gracza, także to jest dosyć ciekawe. Wszystkie te działa będą strzelały pociskami typu SAP. I co więcej, jeżeli chodzi o charakterystykę okrętów brytyjskich podwodnych. Duża zdolność na nurkowanie, czyli rozumiem, że długi czas przebywania pod wodą, ale niska manewrowość, także będzie to wiązało się z tym, że musimy dosyć mocno obserwować mapę i ostrożnie podejmować wszelkie decyzje. Podaje nam tutaj Wargaming, że to będą okręty dobre do walki na średnim i bliskim dystansie, ale weźmy pod uwagę to, że ma być tutaj mała pula HP, także nie jest to jakoś szczególnie bezpieczna propozycja, powiem szczerze. Tu mamy do tego dokładną informację, że będzie to właśnie drzewko, które będzie się charakteryzowało dużo niższą pulą HP niż pozostałe na chwilę obecną znajdujące się w grze okręty podwodne. Wygląda to dosyć dziwnie, takie wielkie nosy mają te okręty. Tier 8 może nie tak bardzo, ale dycha znowu tutaj z takim wielkim kinolem sobie tutaj wypływa. Nie będziemy się w to za bardzo zagłębiać, bo powiem szczerze, nie interesują mnie one ze strony gameplayowej, tylko chodzi mi o to, jak będzie się je fajnie zwalczało, biorąc pod uwagę, że będą mało zwrotne, miały mało HP, także to jest to, co najbardziej w okrętach podwodnych lubię. Kolejny pancernik. Tam krążownik liniowy. Renown, okręt w wersji z roku 1944, nie wiem czy Renown to jest dobre tłumaczenie. I mamy tutaj okręt bardzo zbliżony do tego, co mamy w drzewku, w zasadzie to jest to samo. Kilka różnic, jeżeli chodzi o charakterystykę okrętu. Co my tutaj mamy? Będzie troszeczkę inny od tego, co mamy w drzewie, no dziwne gdyby to było to samo. Okręt do walki na blisko, wyposażony będzie w 8 torped o przyzwoitym damage'u i tutaj będzie całkiem liczna artyleria dodatkowa. Ciekawe jak będzie z celnością tej sekundarki, będzie również sonda hydroakustyczna w tym samym slocie co defensywny ogień przeciwlotniczy. Także no, zobaczymy jak to się będzie sprawdzało. Aha, no to jest tier 7, nie wiem na którym wersja drzewkowa jest, powiem szczerze, bo się w ogóle tym drzewkiem jeszcze nie zajmowałem, ale no kopiuj wklej, pierwsze kopiuj wklej. Kopiuj wklej drugie, szanowni Państwo. Mamy Monachium, mamy Weimara, mamy Mainza i mamy teraz jeszcze Lipsk, czyli okręt o identycznym pomyśle, konfiguracja artylerii ta sama co na Runie, z tym, że tutaj mamy to jest okręt siostrzany klasy Nürburg. Tutaj mamy 150, także też lekki krążownik. Nie wiem, nie pamiętam jakie są działa, jaki kaliber na Nürburgu. Jeżeli to jest to samo, to no, trochę strzał w kolano, powiem szczerze. Kolejny kopiuj wklej. Mamy tutaj informację, że w przeciwieństwie do Nürburga, Lips będzie bazował swój gameplay na atakach torpedowych. Bardzo dobry zasięg torped. Mamy tutaj informację. Zerknijmy, jaki dokładnie jest ten zasięg torped. 4 razy 3, maksymalny range 10 km. No, ale lekkim krążownikiem torpedować to to samo, co mamy w przypadku linii panazjatyckiej, z tym, że tam mamy jeszcze dym i booster do reloadu, a tutaj mamy lekki krążownik bez dymu, także będzie raczej nieciekawie. Grupa naprawcza, hydro, rozbicie i fighter na oddzielnych slotach. No i kopiuj wklej, szanowni Państwo, trzecie. Goliat numer 3, który będzie dostępny w grze.
I co to jest za okręt? On będzie sobie strzelał i APK-ami, i obekami. Obeki typowo brytyjskie, czyli z wysoką szansą na pożar. Pepance z szybkim czasem uzbrojenia pocisku. Okręt przeznaczony do walki na średnim dystansie, uzbrojony w działa 234 mm. I jak on tutaj się prezentuje? Ile ma tych dział? 3x4, także 12 rur, 17 km zasięgu. Reload na tych działach wynosi ile? 18,5, dosyć długo, także no kolejny taki ciężko stwierdzić do czego służący okręt. No i kopii wklej razy 3, także pierwsza kopia to jest Renown, druga to jest Lipsk i trzecia to jest Manmów, o ile dobrze czytam. Także tyle. Brytyjskie okręty podwodne to jest gwóźdź programu, który został zapowiedziany, także brniemy w gówno coraz głębiej. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o temat okrętów podwodnych. Z mojej strony wszystko, do usłyszenia i na razie.